Dzień dobry, cześć, witajcie na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. Ja jestem Michał i dzisiaj będziemy grać w D&D 5 edycję. Ze mną są moi gracze, Katana, po pierwsze. Hello, po pierwsze. Po drugie, Ergo. Hello. Po trzecie, Zurych. Siema, witam wszystkich. I ostatni będą pierwszymi, Bartek. Hello, hello. Będziemy dzisiaj kontynuować naszą przygodę w upadku Mystery D&D, taka kampania, którą gramy, ale wyjątkowo jako, że na ostatniej sesji nasi bohaterowie zdobyli 6 level i niektórzy pozdobywali nowe umiejętności, a niektórzy w żadnym wypadku nie, to niektórzy chcieliby potestować te postaci. Znaczy ja bym chciał je potestować. W takim razie dzisiaj wrzucimy naszych bohaterów w trochę inną sytuację i zobaczymy, jak sobie poradzą, żeby mogli też przetestować te umiejętności i może je ewentualnie zmienić, zobaczyć. W takim razie przejdźmy już do samej sesji. Moi drodzy, zaczniemy sobie naszą przygodę w momencie, w którym budzicie się na brzegu wielkiego kwasowego jeziora. Jesteście u podnóża groty, a za wami rozciąga się szerokie jezioro syczącego kwasu, można powiedzieć. Stoicie na wybrzeżu, na deskach, które wydaje się, że już dawno powinny zapaść się pod wami, jednak w jakiś sposób utrzymują wasz ciężar. Widzicie przed sobą wejście. I teraz, jako że będziemy też testować i większość czasu raczej walczyć, to od razu poprosiłem was, żebyście rzucili sobie na inicjatywę. I poproszę was, żebyśmy poruszali się przez całą sesję w sposób inicjatywy, po prostu krok po kroku. Każdy będzie mówił, kto gdzie idzie i tak dalej. Tylko ściszę muzykę jeszcze. Ziemniaczki na szóstym levelu. Dobrze, w takim razie, jeżeli chcecie, możecie odgrywać, to zobaczymy. Jeżeli to może być część kanonu, nie musi być część kanonu, zobaczymy. W takim razie... Co my tu robimy? Gdzie my jesteśmy? Dokładnie. Na czym ostatnio skończyliśmy? Nie wiem, to znowu te pierdolone sny. Pewnie znowu wyjdzie jakaś wielka głowa. Ostatnie co pamiętam, to rozmawiałam z Aidenem i on stracił przytomność, czyli moim zdaniem szaman zabrał nas do swojego snu. Aiden, tak, kiedy stracił przytomność? Przytomność przy drzewie stracił. To było... Nie pij, za dużo. Nie. Nie byliście przy tej rozmowie. Mieliśmy taką prywatną rozmowę i przyjaciół się nie zdradza, więc nie będę mówić, o czym rozmawialiśmy. To skoro to ja straciłem przytomność, znaczy, że wy wszyscy jesteście w moim śnie. Czyli my nie istniejemy. I wpychasz do Makosa do... I mam też inicjatywę, niech se uważa. Tak, to jest mój sen. Ale chyba, żeby wyjść, to musimy znaleźć centrum Aidena. Cztery klucze. To Aiden musi się obudzić.
Napinam łuk i strzelam Wejdena. To nie on, to jest tylko jakieś coś. Musimy wejść do środka Aidena, tak jak szaman. Aiden, chcesz sprawdzić, czy to sen? Ściskam delikatnie sztylet w ręku. Siłą umysłu sprawiam, że sztylet znika z ręki Jerko. Dźgam go delikatnie, tak. Taki połk, a nie, że... Mhm. Wiesz co? Dodatkowo jeszcze pozwól, że sprawdzę. Bo pamiętam, że ostatnio rozmawialiśmy o tym, że twoje pierścienie, to znaczy twój pierścień dał ci dodatkowe moce i ty założyłeś, przypomnij mi proszę, jeden czy dwa? Jeden. Jeden, okej. Okay. To już tylko przeczytam, przypomnę sobie. On mi dawał moc piórko spadania. Na razie tylko. Na razie. Na razie. No i dobrze. Dostałem też dwa punkty zmęczenia. Pytanie, czy tutaj dalej je mam, czy już nie? Nie. Tutaj, jeżeli ktoś nie ma pełnych jakby statystyk, to rzućcie sobie długi odpoczynek, to znaczy zróbcie sobie długi odpoczynek. Znaczy mam sobie zanotować, że mam te dwa punkty odpoczynku, że jak wrócimy do świata, to je mam? Tak, masz. Dwa punkty zmęczenia? Tak. Zapiszę. To pamiętam. Wiktor się skupia i stara się przemienić w orzeszka. O wiem. Małego goblina, urloka. Wiem, pamiętam. Ostatnie co pamiętam, to że wymieniłem kapustę na gruszkę. A było coś jeszcze później? No właśnie, jakby. Nie wiem, ja pamiętam, ostatnie co pamiętam, to założyłem pierścień. Nie, ostatnie co robiliście, to siedzieliście na kanapie. Nie. Jak to nie? No tak, mi się też wydaje, że chyba byliśmy w świątyni na kanapie. Tak, siedzieliście na kanapie. Bo ja nie pozwoliłem ci wyjść z pierścieniem ze świątyni. No way. Nie, no, nie dlatego tak. Poszedłem pewno, zniszczyć trzeci nie. Pierścień. Publicznie. A, faktycznie, tak. Tak. Razem poszliście. Tak, tak, ja chciałem latarnię wyciągnąć wtedy gruszkę. Kapustę wymieniłem na gruszkę. Dobra. Zaraz, tak. Założyłeś trzy pierścienie w końcu? Jeden. Nie. Jeden. Dwa, a, okej, okay, bo to był pierwszy. Dobra, już pamiętam. Dwa zniszczył wcześniej. Zniszczył. A, i ty założyłeś i zemdlałeś, tak? Tak, bo to było ciężkie. I pokazuję wam teraz taki złoty pierścień, który mam na palcu. Dokładnie. Wskazuję. Szybko do Makos, wrzućmy go do wulkanu. On popsuł świat. Odgryź mu palec. Czy nie widzicie, że to jest jakaś próba dla tego szamana? U nas też szamani przychodzili próbę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zróbmy próbę wody. Wiesz, Szaj, jak wygląda próba wody? Nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby to była prawdziwa woda. Ale to przywiązujesz parę kamieni do nóg i wrzucasz go do wody. Jak wypłynie, to znaczy, że... Że wiedźma. Że nie zdał próby. Ej, tu są jakieś drzwi. A, i jakby... Wiem, że to jest jakby troszeczkę content dodatkowy, ale w pełni... Bierzcie pod uwagę nie tylko walkę, ale też całe otoczenie i... Tu można zginąć? Tak. A, czy można przeżyć? Można. Nie przypominam sobie... Przepraszam, czy content dodatkowy to jest to, że możemy przeszukać każdą skrzynię i beczkę szukając magicznych przedmiotów? Czy content dodatkowy miałeś na myśli głównie to, że wszystko będzie próbować nas zabić? Oba. Ale to też na przykład chodzi mi o to, że jeżeli podchodzicie do drzwi, to możecie posłuchać, co jest za drzwiami, zamiast wmakować się do środka. A, bo tam jako spadł na środek, padł od razu. A czy ja mogę wsiąść na łódkę i odpłynąć? A możesz spróbować. Tam dałeś mi pomysł, co za stwór czeka w głębi. A, to co mówiłem wcześniej? Okay, poczekaj, otworzę pierwszy. Czy on nie jest pierwszy w ogóle na liście? A, mówisz o tamtym w ogóle, o kurda, o hopie. Coś mi się wydaje, że on jest pierwszy w ogóle na liście w Monster... Oczywiście, a nie, jest drugi. Pierwszy jest Arakokra. Dobra, to chcę nasłuchać, co jest z drugiej strony drzwi. Rzuć sobie w takim razie na nasłuchiwanie. Jest taka kurwa opcja? To jest percepcja. A jeśli wykorzystam pierścień, żeby po prostu zajrzeć na drugą stronę drzwi, to czy to mi coś pomoże? Ale to znaczy uznajmy, że po prostu robisz te dwie rzeczy naraz, więc rzuć sobie na nasłuchiwanie i dodatkowo powiem ci, że widzisz, że zaraz za drzwiami jest zakręt i kompletnie nic nie widzisz za nim. 11. 11. Nie jesteś do końca pewien, dopiero co się obudziłeś i nadal masz takie uczucie gdzieś z tyłu głowy, że myśli latają szybko po twojej głowie, ale gdzieś z oddali albo słyszysz, albo to tylko w twojej głowie głos.
Ten, który słyszałeś już wielokrotnie, który nawoływał cię do złych czynów w twoim życiu. O, to nieźle. To ja chcę tam iść. Ale skończyła się moja runda. Właśnie, więc no, na razie nie. Czy wy możecie sami przeklikiwać, kto następny jest? Może. No tak, kliknąłem. No, a ten już gdzieś znowu poszedł. Zaraz się tu gdzieś zgubi, jak zwykle. Gdzie ty kliknąłeś next turn? Gdzie jest taki przycisk? Jak masz to... swoją, jak będzie twoja tura, to możesz end turn kliknąć na samym dole. Aha, to okay. Będziesz miał. Podążam śladem do Makosa. Ciuszeć mogę. Kurde, szefie, gdzie oni poleźli? Gdzieś aż zaraz ich coś zeżrę. Wiktor, widziałeś, jak oni właśnie weszli w zakręt. Szaja zdziwiona. Nie wie, co się dzieje. I przecież i pójdą tam. I Szaja nie widzi Wiktora, bo nie ma światła. Wszyscy zniknęli. To właśnie, czy to jest jasno? Czy muszę palić światło? Ja mam widzenie w ciemności, czy mi troszeczkę to rozjaśnia. Wiesz co, w tym momencie widzicie tam, gdzie jest ta zielona ciecz, ona też emanuje takim światłem spokojnie rozświetlającym wnętrze, ale gdy wchodzicie już troszeczkę głębiej, no to nadal jest ta poświata odbijająca się od kamieni, tak. Ale zaraz już te drzwi są jakby skryte w mroku, można powiedzieć. Szaju, a powiedz mi, to jest na razie nie jest, na razie nie musisz jakby. Szaju, ale... czemu leżysz w tych skrzyniach? Będę potrzebował. Ja się chłopię. Budzicie się, a Szaja tam wiesz, pomiędzy beczkami. Chcę spróbować otworzyć skrzynię, tam beczkę, po której przechodzę, sprawdzić, czy jest tam w niej coś. Jasne. Śleć. Cokolwiek. Chcę to zapalić. Sięgasz i już masz w drugiej ręce pochodnie, żeby to podpalić. Nieważne, co wyciągniesz. Blancior. Ajdanie, zwróć uwagę, że cały ten pomost jest drewniany, a my jeszcze tu stoimy i na razie nie możemy się ruszyć. I takie opary, wiesz, jeszcze nad jeziorem. Pasowe, dokładnie, łatwopalne. No i dziękuję bardzo. Dobrze, to poproszę test. Rzutka 100. Tak? Poniżej 10. 68. Poniżej 10 będą wypadać magiczne przedmioty. Otwieramy wszystkie skrzynie. O ja! Yes. To kto wskakuje na łódkę? Tak. Tutaj na dole też jest ta skrzynia, a czy no w sensie jakaś beczka. Dobrze, to może zrobimy poniżej 5. To tym bardziej musimy otwierać wszystkie, jak szansa jest tak mała. Dokładnie. Jest. Magiczne przedmioty. Dobrze, otwieram wieko skrzyni i wyciągam jakąś taką starą, zbutwiałą deskę, która była może kiedyś wiosłem albo połowką wiosła, teraz jest już zmienniczym i... Nie, znajdujesz skrzynię pełną piasku. Przepraszam, co wrzuciłeś? 68? Ale pokrywka jest drewniana. Znajdujesz stary... Znajdujesz skrzynię błota i kamieni. Tak? Tak. To biorę ten kamień. No to są takie, wiesz, kamyczki po prostu. Ej, Aiden, jak zabierzesz to na łódź, to tak jak w takiej starej historii, w sensie są tacy goście, co nie mogą na ląd wejść. Jeśli spotkamy takiego, to możesz piaskiem posypywać pod sobą. Ale mam inny pomysł. I pakuję ten piasek do kieszeń. I żeby rzucić zaklęcie, to potrzebuję tego akcji, więc kończę moją turę. Ale też piaskiem możemy też sypać, żeby znaczyć sobie drogę. Się nie zgubili. Sypnąć też można komuś w oczy piaskiem. No widzisz, Szaju, Aiden już szykuje sobie obciążenie do próby wody. Czy coś za nami jest na drugiej stronie tego pomostu? Bo oni poszli od razu w tamtą stronę, a tutaj jest jakby ten pomost nie zamknięty. Jest tam jakby możecie też docierać do skrajów, można powiedzieć, i tam są po prostu ściany, tam nie ma tam przejścia. Szczytuje tam się. Tak, tam się szczytuje. Jest tam zepsuty czanki i nie da rady przejść, dobrze. Vincent jednak bardziej, Wiktor bardziej uważa, że na magicznym szczycie trzeba zasłużyć, więc nie będzie jednak otwierał wszystkiego. W sumie tu się stanę. No i nic, no rozgląda się. No.
patrzy w głąb tej wody, czy coś tam jest. Mhm. I obserwuje. Jeżeli chcesz, możesz rzucić sobie na przetestowanie, na przykład, jak bardzo kwasowa jest albo coś. Ale weź na język, spróbuj. Na dziąsło. Nie wiem, no jakby... Tak proponuję, po prostu. Mam pchnąć Aldena do niej, jakby... Dokładnie. Zaraz, ten, Damakos, ty masz chyba teraz jakąś odporność, nie? Chodź tu. To prawda. Właśnie, nie, nic nie robię. Czuwam. Ten, w sensie staram się być czujny. Jasne. Katana, czy ty pamiętasz, że zmieniliśmy ostatnio ci berserka? Tak, zmieniliśmy na tego. Jesteś teraz bardem. Jestem teraz bardem. No dobra, lecimy dalej. Kończ swoją turę i przyspieszamy. A, sorry. Szajka. O, tutaj też mogę skończyć turę. Od razu do środka. I to jest trochę bardzo dziwne. A ja nadal nie wiem, gdzie jestem. Ale widzę ryby. Czy ja widzę ryby? Czy one są bardzo stare? Rozglądam się dookoła. Rzuć na spostrzegawczość, proszę. Czyli na percepcję. Czy ktoś tu mieszka? Czy ktoś tu niedawno był na przykład? Bo tu są łódki, kto tu przypływał? Znaczy nie to, że kto tu przypływał, ale czy ktoś niedawno? Percepcja. No, my przypłynęliśmy. Tak, percepcja. No to 12. 12. Jedna z łodzi wygląda na dosyć jakby... Nie widzisz kurzu na tych skrzyniach. Tak jak na niektórych elementach widać tutaj po prostu osadziła się już taka gruba warstwa po prostu spylenia tych ścian. Tak na niektórych widzisz faktycznie, że były niedawno przesuwane. Ale nie widać żadnych śladów, dokąd prowadzą. Ale zdecydowanie ktoś tu był. Może to wy. Co robisz? A czy to, co leży po mojej lewej stronie, jest rybami? Rzuć kasto, zobaczymy, co to jest. Magiczna ryba. Agresywna matka. Trzy! Magiczna ryba! Nie! Yeah. Ryba magiczna miecz. Ryba plus dwa. To jest ryba miecz. A może ryba młot? Albo miecz ryba. Ja wolę młot. Tak, pomiędzy rybami znajdujesz pióro. Tyle ci powiem. Szczupak opierdolił ptaka i pióro zostało. Dobra, wciskam sobie to pióro we włosy. Jeśli to jest zwykłe pióro, czy to jest do pisania pióro, czy to jest... Wygląda jak zwykłe pióro. Nie, to nie jest pióro do nie, pisania. Nie, wygląda jak pióro, to znaczy nie, wygląda jak pióro jakiegoś stworzenia ptaka na przykład, ale widać, że ma zaostrzoną końcówkę, jakby było do pisania. Okej, okay, dobra, ale ja pisać i tak nie umiem, więc i tak sobie wsadzam te włosy. To jest pióro do pisania w magicznej księdze Wiktora. To jest pióro, ale... którym jak piszesz, to nie widać nic, co piszesz, że będzie nie się pasować. Ale biorę też w kieszeń ze dwie śmierdzące ryby, nie wiem, czy one są świeże, czy nie, ale nie wiem, jak długo tu dobędziemy, więc warto pomyśleć o jedzeniu dla moich kompanów. I idę za nimi. Jasne, lecimy. Pamiętacie, ile możecie się przesuwać w swojej turze? Ja jakoś nie mogę się przesunąć wcale. Pomogę ci. Zurych mnie przesuwa, Zurek. Utknęłaś może dlatego, że byłaś w ścianie, nie wiem, teraz spróbuj. Nie? Okej, okay, dobra, no co? Ktoś tu nie ma dostępu do swojej karty. Ergo zostaw ją. Czemu wszyscy są ownerami? Nie wiem. Wszyscy oprócz osoby, która powinna być. Nie wiem, o ile cię przesunąłem, ale... No, o, już dobrze, mogę, już mogę, okej. Okay. No to ja tutaj będę stać jakoś obok tego, obok Aidena. To. No dobrze, i poproszę, żebyś zakończyła swoją rundę i... Co ja właśnie zrobiłem? O, dzień dobry. No już, co się tak obijacie? Kucam troszeczkę i zaglądam, chcę uchylić delikatnie drzwi. Mhm. Może nawet w świetle mojej rzucającej dziwną poświatę lampy tej od nią z duchem w środku.
to tak, ona chyba nie rzuca takiego bardzo agresywnego światła jak płomień, więc korzystam z niej i spróbuję uchylić drzwi. Mogę je otworzyć? To tak, naciskasz na klamkę i z łatwością się otwierają. Gitowa. No dobra, to idę. Dawaj. Raz. No to tak mówię, że staram się być ostrożny z deklaracją, że będę się skradał. Okej, to rzuć na skradanie. Jest. 3, 4. Czy tu jest rzeka główna? Tak. Jeżeli wejdziesz na jej teren, za każdym razem, gdy będziesz się poruszał, to znaczy w trakcie swojej tury, będziesz musiał wykonać test zręczności. Aha. Czy ją przeskoczę, czy do niej nie wpadnę, tak? Tak, coś dokładnie. Tu... coś w tym stylu. Mhm. No, trochę nie ma innej drogi. Ale przez to też jest rozświetlona droga. Czemu ty chodzisz po kantach? Wiesz co, chodzę po kantach, bo jest, widzę inną siatkę niż jest siatka rzeczywiście. W sensie... Faktycznie, jest inna siatka niż jest siatka rzeczywiście. I ja się rzeczywiście przemieszczam przez to, próbując przemieszczać się po tej dużej siatce, okazuje się, że przemieszczam się po tej małej siatce. Ale 8. Wiecie co, to przytrzymujcie alt po prostu, przepraszam, przytrzymujcie po prostu alt, gdy przesuwacie się i przesuwajcie się po białej siatce, okej? Okay? Czyli po tej jakby oryginalnej z grafiki. I tu zostanę, to może towarzysze jeszcze zobaczę, gdzie polasłem. Jasne. I rzuć poproszę na test faktycznie skradania się. Rzuciłem skradanie się. Przepraszam. Akrobatyki? Tak, akrobatyka. 9, niestety. Może zużyję nawet pierwszego laka i to przerzucę. Jasne. Super. Udaje ci się ledwo co? Udaje ci się uniknąć wpadnięcia do kwasu. Wspaniale. To następny? Czy coś robisz jeszcze? Nie, kończę turę. O właśnie, zapomniałem, że muszę teraz samodzielnie to robić. Trzymając młotki kamyczek w rękach, rzucam na niego zaklęcie światła. I ono teraz świeci, kamyczek świeci na taki blady, taki chory, zielony kolor. Żeby się nie wyróżniało od otoczenia. Po czym patrzę na Szaję, patrzę na Vincenta. Idę w głąb jaskini. Idź w głąb jaskini, ja się zastanawiam. Teraz mamy się poruszać z altem? Z altem się nie da poruszać. Jak wciśniesz alt, będziesz trzymał i myszką normalnie przesuniesz, to możesz przesuwać się poza kratkami. O to Michałowi chodziło. Lewy klawisz przytrzymujesz, przesuwasz się i na koniec przytrzymujesz alt, żeby puścić i wtedy pozycja zostaje. Jest shift. Alt. No, u mnie jest shift. U mnie alt nie działa. Ja muszę naprawić, u was trochę może nie działać z tego względu, że jest jeszcze nie wasza runda? Nie, działa, ale tylko shift u mnie jest też. Też jest u mnie. Lewy shift to u mnie jest. Okay. Whatever. I idę w głąb, tak jak mówię. Jeszcze komentując szaję piórko. O! Będziemy mogli potem ćwiczyć dalej pisanie z mocą tego piórka. Widzisz, ma tutaj taką stolówkę. I pokazuje metalową końcówkę na piórku. Co to jest? Moja ozdoba. Będę to teraz nosić. Czyli po tych wielkich białych mamy się poruszać. Tak, poprosiłbym. Na chwilę przełączę widok. Ja chodzę po tych małych czarnych, bo ja nie umiem inaczej. To jako odległość listę białe po prostu. No załóżmy, że zszedłem do środka. Szefie, wydaje mi się i się martwię trochę, że skończyliśmy w dupie. Jest tu brudno, śmierdzi i właśnie wchodzimy w jakiś wąski korytarz. Nie spodziewałem się niczego innego, Szaju, po naszej drużynie. Zatem co? Dobra, no Wiktor też zaczyna wchodzić do środka. No to dawajcie, lecimy do przodu.
Nie ma go. Vincent, znaczy Damakos gdzieś zniknął. A ja wchodząc macam ściany. Z czego są te ściany? A to musi Myślę, że zakończył już turę? Nie. Myślę, że tym razem zrobię dasha, czyli użyję jeszcze z akcji ruch po prostu. Mhm, dobrze. O, widzę Damakosa. No to stanę sobie za nim. Mhm. I też poproszę test zręczności. No się. Zręczności. Akrobatyki. To jest saving throw, czy co to jest? Tak. To saving throw to nie akrobatyka. A, no to może być saving throw, a może być akrobatyka. To wychodzi to samo. Nie, bo nie zawsze. W moim przypadku tak, ale nie zawsze. Czasem masz bonusy do tego, albo tego, na przykład bonus z Cloak of Protection, no to da ci do... No tak. Dostajesz 15 obrażeń, gdy wpada ci noga do kwasu. Wow. Zaraz pierwszy raz będę mógł wykorzystać Spear of the Dying. Tak jest. Cholera, ale ten gór. Jakim cudem wyrzucacie tak nisko? Nie wiem, wy macie jakieś dodatki kosmiczne. Ale wyrzuciłem natural 1. A, okej. Okay. To wpada ci, wpadasz twarzą w ten kwas. I can do nothing. Dobra, Szaja. Vincent, uważ. Za późno. Zatem wchodzę i wiem, że mam dodatkowe dwie kratki, bo mam dodatkowe 10 fitów, a poruszam się ile? 8 kratek łącznie. 8 kratek. No bo 6 teraz. Podstawowych, nie? I tak. Teraz dodatkowe dwie. Moment. No wszystkich widać na Twitchu, a Szaj nie widać. No co za Szaja? Moment, bo coś mi się tutaj wklikło i wszystkie mi się... O, a już wiem. 2, 3, 4. No nie, no Szaj nie będziemy widzieć, trudno. Wiktor, widzisz tego martwego szczura? Ty tylko ja go widzę. 5? Jakiś taki bydlak wielki. 6? A no widzę go, 7. Rzeczywiście. No nie, muszę zrobić 7, bo 8 to będę włazić w coś, co przede mną płynie, więc stoję obok Aidena. Dobrze. Kto następny? Ja! Ale macam ściany, przepraszam, chciałam macać ściany. A, tak. Są te ściany zrobione i... Poproszę test mądrości w takim razie. Albo nie, inteligencji. Osiemnaście? Wow. Z początku jak spojrzałaś na nie, przypominają trochę coś w rodzaju białego marmuru, ale gdy przyjrzałaś się bliżej i przetarłaś właśnie ten kurz zebrany na, czy jakąś taką, nawet nie wiesz jak to nazwać, coś takiego że sprawiającego jakby powierzchnia lustra była zmącona albo takim proszkiem pokryta, zmatowiona. I gdy przesuwasz po niej, widzisz, że pomimo tego, że cała jakby powierzchnia ściany jest lekko pokrzywiona, ale widzisz, że widzisz swoje odbicie zdeformowane w niej. Więc jest to na pewno jakiegoś rodzaju kamień, który bardzo dobrze odbija światło. A nie, to labirynt Cincha. Kim jest Cinch? Nie wiem, tak kiedyś słyszałem. Kto teraz? Czeka was, Szaja rundę skończy. A już, moment. Dobra. To wydaje mi się, że nie wykonałem żadnej akcji, która przerwałaby moje skradanie, więc tak. Mogę się skradać dalej. Raz, dwa, siup. Więcej myszorów. Mhm. Wchodzisz do większego pomieszczenia, w którym od razu dostrzegasz trzy ogromne, wielkości człowieka, martwe szczury leżące gdzieś po kątach. Okej, bo ja mam dosyć ograniczone pole widzenia, a powiedz mi, one wyglądają tak jak tutaj, w sensie na takie podgryzione?
No, musiałbyś je bliżej zidentyfikować, jeżeli chcesz to sprawdzić. A czy widzę jakby koniec tego pomieszczenia? Bo ja. Nie, tam ja to znaczy nie... tak, po prawej stronie jakby tam jest ściana, uznajmy, ale na północ widzisz, że jest dalej jakiś tunel. Okej. No dobra, to stawiam jeszcze tu krok i chcę się przyjrzeć temu szczurasowi. Rzuć sobie na medycynę albo na... Z medycyną. Na medycynę. Niewiele mam wspólnego, ale... Albo na jakieś tam dbanie o zwierzątka. A mogę po prostu, nie wiem, śledztwo? Co mu się stało? To jest takie... Też możesz. To wolę śledztwo. Rzuciłem na rzuciłem na medycynę, to gównianie, ale jakbym dodał sobie ze śledztwa bonus, to miałbym 12. Ciało stworzenia, nie widać przyczyny zgonu, ale widać, że później wiele, jakby jakieś małe stworzenie go podgryzało. Co jest niepokojące, widzisz nawet w jednym miejscu, że skóra została przerwana przez... Ile miałeś? 12? No nie, przez średniej wielkości zęby po prostu. O nie, to jest mapa z Aliena. Kurczę. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7. O nie, tu nie ma ściany. I zaglądam tu do pomieszczenia. Co ja widzę? Jasne. Widzisz dwa przypominające niedźwiedzie stwory, które w momencie, w którym pojawiasz się w wejściu, odwracają się w twoją stronę. Czy one się odwracają, mimo że ja się skradam? W sensie one mnie usłyszały? To jest bardzo dobre pytanie. Powiedz mi, miałeś 22, prawda? Tak jest. One mają, powiem ci, na percepcji coś jakieś plusy. Mają idealnie 22. Jeden zaczepia drugiego i mówi... Ty, gościu. O kurczę, to niedobrze. To niedźwiedzie. Na szczęście wyrzuciły 4 i 1 na inicjatywę. Dokonałem 11. Czy... To obejrzenie tego szczura to była akcja? Zdecydowanie. Dobra, to tylko o jeden mogę się cofnąć. To jest kurwa. Tu. 12. Dziękuję. To jest koniec mojej rundy. Aiden turn. Jest. Czy kałuże, potoki? Tak. Rynny, jakkolwiek nazwiemy. Są szerokie? Można iść wzdłuż, nie wchodząc w to? Tak, jeżeli uda ci się wyrzucić akrobatykę powyżej 10, to tak. Jeżeli się muszę teleportować w głąb, to czy jest szansa, że nie wląduję w tym, czy jest szansa, że wląduję w tym? A przypomnij mi, musisz widzieć cel? Muszę widzieć, gdzie lecę. No to nie widzisz nigdzie miejsca, w które mógłbyś się przeteleportować, gdzie by nie było tego. Staram się iść wzdłuż ściany przylepiony. Prawo, idę w prawo. I mówię do Szai... Szaja, w prawo poszli. Wiesz, gdzie jest prawo, prawda? Jakby co to powiedziano? Jestem orkiem, ale nie jestem aż taka tempa. Wiem, gdzie jest prawo. Nie widziałam, gdzie oni poszli. W ogóle dlaczego oni tak wypruli do przodu? O co tutaj chodzi? Gdzie my jesteśmy, Aiden? Może ty coś wyczujesz, gdzie jesteśmy. Wyczuj coś. Gdzie tam skaczesz? Nie wiem. I jeszcze zanim zacznę mój chód, to wysypuję trochę kamieni z kieszeni na to miejsce, żeby oznaczyć korytarz, skąd żeśmy przyszli. Dobrze. I idę. Raz, dwa, trzy. Trzy. No i poproszę udany test, może nieudany, akrobatyki lub test zręczności. Rzuciłem na 18. Na 18, super. W takim razie udaje ci się uniknąć kałuż. Nawet więcej, bo rzuciłeś atletykę, a myślę, że do zręczności masz bonusy. Ach, ten nasz czarodziej. Oczywiście. Ja to robię siłowo. Okej. Okay. Zatrzymując się przy Wincencie, widzę, że jest ranny, widzę, że ma topę w kwasie, jest zaraz mu odpadnie. Więc rzucam zaklęcie leczenia lekkich ran drugiego kręgu. Dobrze, sprawdźmy, czy go uleczysz. Dotykam go.
Widzisz przerażony wzrok Wiktora i wcale nie chodzi o tą nogę w kwasie, tylko... Oj, nie bądź małym dzieckiem, to jest tylko sen, słuchaj. Nic mi nie stanie. 19, masz jak ładnie. Oglądałeś Matrixa? To nie jest symulacja. Ty... Moja kamera coś zaczęła świrować, widzę. Używam do tego prawie ręki. Jasne. Skupiasz się, dotykasz Vincenta i Wiktora i Wiktor, słuchaj, podchodzi ci całe wnętrzności po prostu aż do gardła i czujesz, jakby coś cię rozpalało od środka i niestety musisz sobie odjąć 19 punktów życia. Czujesz, że twoje wnętrzności się rozpalają. Tak, ogniem. Wiktor skulił się. On traci przytomność. Znowu nie, jak pierwszy. Jeszcze nie, ale... Dobrze, że nie straciłeś przytomności tutaj, bo byś wpadł i... No. Fuck. Ale podoba mi się, że to się wydarzyło, bo to jest... Może Aiden w końcu zauważy, że to nie tylko na mnie źle działało. Ej, na mnie działało całkiem w porządku. To wtedy czy ja poczułem jakąś różnicę? Czy ty poczułeś jakąś różnicę? Tak, zdecydowanie. W momencie, w którym chciałeś wypuścić to leczące zaklęcie, poczułeś taki może nawet ból w dłoni, jakby coś cię odepchnęło od niego, jakbyś dotknął gorącego garnka. Widzisz, Vincent, to jest twoja wina. Bo się boisz, a nie powinien się bać. Nie boję się. Apollo przytakuje. Nie możecie to się tak tego czułem. Bać. Poczekaj tutaj. Zaraz naprawię. Nie dotykaj mnie. Jakby co, macie przy sobie wszystkie przedmioty, więc jeżeli mieliście jakieś mikstury lecznicze albo coś takiego, możecie też z nich korzystać. One będą potem jakby odnowione, można powiedzieć, na koniec. Szefie, czekaj na mnie, ja pomogę ci. Słyszę, jak krzyczysz. Czy to jest koniec twojej tury? Tak. A, faktycznie mam. Przepraszam, już. Wiktor? Wiktor minia Aidena. Nie odchodź. O, to jest ważne pytanie. Czy rzucamy jednorazowo na ten kwas, czy rzucamy, bo ja nie rzucałem, jakby dwie rundy spędziłem. A, to zdecydowanie tak. Rzucasz za każdym razem, jak przechodzisz przez ten kwas. To poproszę cię, żebyś rzucił i ty też, Wiktor, rzuć. To w takim razie, zanim się ruszyłem, to najpierw rzuciłem zaklęcie. Okej, jasne. No to tobie nic nie jest, Damakos. To najpierw rzuć. 15 odzyskujesz, super, leczysz się. Ach, super, czy... udaje ci się uniknąć. No i dobra. I to tyle. To zakończ turę. Shaya, dołącz do nas, bo... No, widzowie cię nie widzą. Dzień dobry, cześć wszystkim. Mogę stanąć tu, bo to 8. Czy możesz stanąć tu? Dobrze. Czy mogę stanąć? Chyba mogę, nie? Możesz. I poproszę cię o test akrobatyki lub test obronny na zręczność. Dobrze, a czy tutaj można dodać to wyczucie zagrożenia, wiedząc, że tu jest, to nie jest do końca pułapka, ale jakby trudny teren. Zdecydowanie. Możesz mi przypomnieć, jak to działa? Czy to jest po prostu szósty zmysł? To jest... jak to działa? Tak, to jest szósty zmysł. Tak, niezwykły zmysł mówiący ci, kiedy dzieje się coś tak, jak nie powinno. No nie wiem. Jasne. Powiedz mi, proszę. Ułatwienie w rzutach obronnych. Okej, okay, jasne. Zdecydowanie masz ułatwienie. W takim razie poproszę, rzuć sobie. A ty, Damakos, mi powiedz, czy opisywałeś któremukolwiek ze swoich towarzyszy kiedykolwiek swoje głosy w głowie? Przypomnij. Chyba nie, prawda? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że nie. Raz tyle, wspominał, że słyszy głos i wypowiedział nasze imiona. Tak, natomiast... Ale to opisywał tego... Tak, ale chyba nic, co by było bardziej nienaturalne niż samo to, na przykład, że tam słyszeliśmy te głosy, zadania i tak dalej, nie? Jasne. W takim razie, Shaya, jakby... Coś ci nie pasuje. Czujesz, że jest tutaj w pobliżu coś nie tak, ze względu na to, że w twojej głowie pojawiają się, to znaczy tak ci się wydaje, że pojawiają się głosy,
różnych dziesiątek osób, każda mówiąca innym głosem, jednak wszystkie coś, jakby ktoś mówił w innym języku, którego nie rozumiesz, jednak rozumiesz, że mówią pewne słowa i szepczą coś. Czy jakoś kojarzę te słowa, czy ja już nie jesteś w stanie ich rozpoznać, ale słyszysz, że jest to w pewien sposób wyartykułowana mowa. Komnata tajemnic została otwarta. A czy mogę na przykład zapamiętać jedno z tych słów? Jakieś takie charakterystyczne? Heszne, beszne, keszne, heszne, beszne, keszne. Coś na pewno takiego. Nie wiem, coś w tym rodzaju. Dobra, tak, i czujesz zdecydowanie, że gdzieś przy tobie jest bardzo niebezpiecznie i coś zaraz zaatakuje. Dobra. Dosłownie idziesz i czujesz, że wiesz, cała się spinasz, ale nie wiesz czemu. Czy coś robisz dodatkowo, powiedz mi? Na pewno wyciągam broń. No poszli, że w prawo. I... może chowam się za tym wyłomem, żeby tak mnie nie było za bardzo widać? To rzuć sobie, poproszę w takim razie, na test skradania się. Skradanie się? Mhm. 14, dobrze. Kto następny? Czy to jest koniec twojej tury? Tak. Na razie trzeba mi przypominać, ale będę pamiętać. Dobrze. Zaraz jakiś niedźwiedź. Uerebere turn. Uerebere. Zdezorientowany, że... Oj, nie mamy dostępu do uerebere. Dobrze, zrobimy to damakosem. Jeden uerebere. Zobaczmy, ile on ma ruchu. No cóż, 40 stóp. To jakieś 8 fitów. 8 kratek. Czy zakładamy, że to jest obok ciebie? Kratki? Jako, że zakładamy, że białe to tak, są... Tak. Okej, tak, dobra. W takim razie widzisz, damakosie, że z wnętrza, raczej słyszysz wpierw, że szarżuje na ciebie niedźwiedź. Następnie sprawdza, że może atakować multi-atakiem i wykonuje... Wpierw kloatak w twoją stronę. Do mnie nie trafia. A następnie próbuje cię ugryźć. Okej, okay, do mnie trafia. Wykorzystam swoją reakcję, że kiedy zostałem trafiony, to wybucha w niego Hellish Rebuke. Moja krew zaczyna go palić. On wykonuje saving throw. Zaraz ci powiem na co dokładnie. Wydaje mi się, że na Dexa. Na Dexa. Tak, zręczność DC 15, czyli dostanie całe obrażenia. Kurwa, jak tu się rzucało takie rzeczy. No to ale masz kostki, możesz kliknąć. 16 obrażeń. Ja dostałem 8, to sobie 8 odejmę. Od razu mówię, że to nie są łatwe walki. Spoko, spoko. No dobrze, czy to jest... A, to jest jego tura. Ile on wykonał kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiesz co? I zrobimy 6 i 7. Proszę, jeżeli chcesz, możesz wykonać test. Nie może. Okazyjny? Atak okazyjny. Nie możesz, bo zużyłeś reakcję już. A tak, faktycznie, to nie mogę. Dobrze, w takim razie to jest koniec misia. Żurek ma rację. Z racji na to, że testujemy, postaram się być bardziej techniczny. Super, bardzo dobrze, przypominaj nam o tym. I widzisz, że nagle z wnętrza wybiega drugi. Jezu, to są taktyczne niedźwiedzie, ja nie rozumiem. Nie trafia. Tactic bear. A to trafia. Są niedźwiedzie łaki. To są niedźwiedziołaki. Dwa ciosy lecą w twoją stronę i tylko jeden trafia, ale jest to naturalne 20, tak? Nie, co nie to, było? To jest po prostu max na kości. Max na kości, okej. Okay. I on też w takim razie się wycofa jeden krok. Znika w ciemnościach. I to jest koniec jego tury. Czy słuchacie niechące się echem krzyki agonii? Nie, to może troszeczkę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8. Kurwa, nie mogę tak daleko zejść. Co tu się dzieje? Czemu nie mogę tam iść? Tu jest 3. Tu jest 3. Trochę wchodzisz do kwasu? Tak. Znaczy po krawędzi idę. Nie tak wygląda. O, to czekaj, nie ten guzik. Tu, tu. To jest 5. 6. Dobra, tu zostaje. Jasne. I chciałbym akcją bonusową spróbować się tu gdzieś zaczaić za krawędzią, no odbiegłem od nich, niech spierdalają. Mhm. Dobrze, rzuć sobie w takim razie na test skradania, ale dodatkowo poproszę cię o test mądrości, rzut obronny. Albo na, i powiedz mi jaką masz słyszalność normalną, jak to się nazywa? Pasywna percepcja. Pasywna percepcja, dziękuję. 10. 10, okej. Okay. Dobra. Test mądrości, a w sensie to jest saving throw, a na co to jest? No dobra, rzut obronny. Na co? Naturalne 20. Super. Rzucę sobie od razu saving throw na zręczność, bo wlazłem w okolice bagna. Na łażenie po kwasie. 17. I skradanie się. Ale rzutów w jednym. 27. 27, wow, pięknie się skradasz. Zniknął. I zanim się ten, jak wybiegałem, to krzyczałem tylko do nich, uważajcie, tam są jakieś miśki! I wypierdoliłem za jasne krawędź. Kto teraz? Kończę turę. Człowiek ASF. Czy potrzebujesz pomocy? Pewnie, że potrzebujesz pomocy. Ja nie potrzebuję żadnej pomocy. Co mu tego, że powiedziałeś pomocy? Idę w stronę Damakosa. On próbuje kogoś zabić, kurwa, w tej grze. Ja nie rozumiem, czemu on to robi. On chce ci pomóc. Miło. No widzisz, że jesteś cały pogryziony. Kiepsko wyglądasz, przyjacielu. A masz miksturę? Nie, mam coś lepszego. Już się, kurwa, boję. No chuj, trudno. Ale pierw sobie też test akrobatyki. 22. Dobrze. Przeskakuję między kałużami. Hyc. I dotykam głowy Damakosa, starając się go uleczyć, ale zrzucam leczenie lekkich ran, korzystając... Może wybuchnie! Korzystając z komórki pierwszego... Nie mam za wiele zdrowia, więc... I staram się skupić. Nie wiem na czym, ale chcę mu pomóc. To... Ciężko mi to nazwać, ale już... Używam tego zaklęcia nieraz. Mhm. I wiem, jakie jest to jest uczucie, kiedy to się działa, więc staram się wywołać to uczucie, żeby się udało. Dobrze, to może inaczej. A ja się spinam cały w sobie, zamykam oczy i liczę, że nie wpadnę do tego gówna, jak stracę przytomność. Czy chcesz zatem zrobić coś takiego, że poświęcasz połowę punktów, które wyrzucisz, ale... To znaczy tak, jeżeli uleczysz go za połowę, ale jeżeli go zranisz, to go nie zranisz w ogóle. Czy chcesz zrobić coś takiego? A czy to mnie przybliży do tego, żeby to zmasterować? Nie. Jakby na razie, na ten moment, musisz sam do tego dojść, jak to działa. No to właśnie się staram to zrobić. Co mam zrobić, mistrzu gry? Sam jako gracz kombiny. Dobrze ci idzie. Nie idzie mu dobrze. Nie wiesz, zasada jest Wiktora nigdy. Nie, na niego zawsze działo. Na Damakosa nigdy nie działo. Ej, może jest parzyste, nieparzyste. Tak. Nie, to też już było sprawdzane. 2N plus 7 jest. To już też było sprawdzane. Dobrze, zatem rzucę, korzystając z komórki drugiego kręgu jednak wyżej. Pytanie, czy chcesz skorzystać z tego, że jeżeli go zranisz, Chcę go uleczyć i chcę pojąć rzecz natury. Chcę wiedzieć, jak to się dzieje. Dobrze. 15. W takim razie dostajesz 8 punktów leczenia, to znaczy życia, i czujesz w momencie, w którym go dotykasz, czujesz... Ty leczyłeś już Damakosa. Wiesz mniej więcej, gdy łączysz się z jego czymś, z tym pierwiastkiem życia w jego środku, i czujesz, że nie dotykasz Damakosa, ale czegoś nowego, czego nie czułeś wcześniej jeszcze.
jakby to nie był Damakos. I leczysz go. O coś. To jest Damien Kłos. Oś, Damakos, masz raka. Teraz masz przyrzuty. Nie, Kłosa. Czy to jest koniec twojej tury? A idź stąd, chowam się tu. Tam są tak, misie, bo się, uważaj. Bo mi się skończył ruch, już dalej nie mogę biec, zmęczyłem się. Bo mi się skończył ruch. Nie, misie jeszcze mają ruch. Dobra, pytanie, czy w to miejsce, gdzie ja stoję, dociera światło z tego kwasu? Tak. Kurde. To policz ode mnie, czy ze mnie dociera światło. O, dochodzę sobie w ruch. To jest ogólnie, jak opisałem, te ściany, one bardzo dobrze odbijają to światło. Aha, więc tutaj czyli... większość, to znaczy całe to pomieszczenie jest rozświetlone jeszcze. To jest taki labirynt, żeby skontrować Vincenta. Tak jest. Jakby sam Aiden był za mało, nie? To jest, wiesz, dobra, labirynt luster. Szefie, schowaj się w truchło tego szczura. Znaczy, bo te szczury są duże, jak rozumiem, tak? Jak duże są te szczury? Nie chcę się w nim schować, ale chcę się za nim schować. Okej. Myślałem, że muszę ci wytłumaczyć, że jako szlachcic nie bardzo byś chciał to zrobić. Nie, chcę się schować. Ale z drugiej strony jest łowcą, wie jak przetrwać w dziczy, a podobno najlepiej schować się w cielsku zwierzęcia. Nie? Wiesz, cieplej jest, ja rozcinam tę skórę i zaczynam się opatulać. Tak? Tak. Nie, no za nim chcę się schować, jeżeli mogę, jeżeli jest na tyle duży. Dobrze, to znaczy... To jest leżąca osoba, można powiedzieć, tej wielkości, więc myślę, że będzie to z disadvantage w momencie, w którym będzie chciał się ukryć za nim. 23. Mówisz i masz. Dobrze, w takim razie udaję. No, na tyle, na ile umiesz, ukrywasz się. Kto następny? Szefie. Widzicie, jak Szaja ukrywa się za rogiem, przyczaja się za krawędzią. Szefie! Ja w skradanie jestem kiepska, więc ja wychodzę, szukając szefa. Od razu poproszę cię, żebyś rzuciła sobie test obronny na zręczność, na bądź akrobatykę. Super. Udaje ci się uniknąć kwasu. Masz jeszcze bonus za poświęcenie tam kogoś? Nie, chyba nie, ale... Tak nie, wydaje mi się, że jeszcze miałaś ostatnio. Jeszcze jeden mi został? No nie wiem, zależy, która jest godzina. Długi odpoczynek, no nie wiem. Nie, jakby ten długi odpoczynek, nie traktujcie go jako, wiecie, 8 godzin, okay. Więc... Okay. Dobra, no to ja w takim razie jeszcze przesunę się, szukając szopa, Jasne. Czy coś jeszcze robisz? Jakby co możecie rozmawiać, więc Damakos, wiesz, możesz uprzedzić, że... Ja mówiłem o miśkach. A, okej. Okay. Ktoś tam krzyczał. A teraz już nie mogę rozmawiać, bo się ukrywam. Szefie, gdzie jesteś? Damakos już mówił o jakichś przeciwnikach. Gdzie oni są? Dajcie mi ich tutaj, no. Co robisz? Czy chcesz się przygotować na coś? Bo nie zużyłaś swojej akcji. Mogę się ewentualnie przygotować na taką pozycję obronną, przygotować się na czyjś atak, bo ja nic nie widzę, nic się tutaj jakby nie dzieje, nie? Nie widzisz, żeby ktokolwiek się zaczajał na ciebie? Jeżeli i nie chcesz, mam się możesz... za bardzo za czym schować, wiesz? Dobrze, powiedz mi, jaką akcję chcesz przygotować, czy obrony, czy ataku? Ataku, no. Przygotowuję się do ataku. Ale nie chcę jeszcze wpadać w szał, ponieważ nie chcę go zmarnować, gdyby przypadkiem nic nie wylazło. Jasne. Czy to jest koniec twojej tury? Tak. Czyli w momencie, gdy coś znajdzie się w twoim zasięgu, zaatakujesz to. To będę atakować. Vincent wychodzi z... I to jest koniec twojej tury, tak? Mogę przełączyć? Tak, przepraszam. Tak, dobrze. W takim razie dźwiedź. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dźwiedź wybiega, szarżuje na ciebie. I rzucając się na ciebie, od razu chce zaatakować. Jednak zanim zdąży, ty już masz przygotowany swój młot. I co robisz? No i robię mu wyps, ryps, jeps. Najlepiej dwa razy, ale najpierw robię raz.
11, rozumiem, chyba go nie trafia. Trafia. No to dobrze. To co, 15 obrażeń? 15 zaraz, obrażeń. Zaraz, ja chyba mam jeszcze... A nie, to tylko w szale miałam premię jakąś. Do obrażeń tutaj nie. Dobrze, ale on na ciebie wyskoczył i spróbował cię dwa razy dziabnąć swoimi ostrymi pazurami. Czy 24 cię trafia? Tak, tak, tak. 13 obrażeń w takim razie i czy 14 cię trafia? 14 chyba nie. Zaraz. 14 mnie nie trafia. Ile obrażeń? Przepraszam jeszcze raz. 13. Muszę się nauczyć odejmować, ale zaraz to odejdzie. Wydaje mi się, że możesz zaznaczyć swój token i kliknąć na moim rzucie odjęcie obrażeń. Taka pierwsza ikonka, jak najedziesz, tak mi się wydaje. Tak. A w tym czasie wybiega drugi dźwięk. I dźwięk rzucił naturalne 20 i dodatkowo wyrzucił najwyższe obrażenia, więc zadaje ci 27 obrażeń. Okej, minus 13 i minus 27, teraz będzie łatwiej, bo mam minus 40 obrażeń, okej. Po czym... No nie, zatrzymują się tutaj. Tak, i to jest koniec ich tury. Tabakos. No nie, to ja. Widzę jakichś gości, co atakują Saję. Najgorzej. Włochacie. Jacyś goście atakują mnie. Halo. Zurek, ja tego słyszę, nic nie widzę. Zurek, powiedz mi proszę, jak działa poison, taki poison z umiejętności? Czy to jest po prostu disadvantage, ale na co on jest? No, to jest normalna, to jest normalny condition, więc poison condition daje, już ci mówię, disadvantage on attack rolls and ability checks, czyli na ataki i testy umiejętności. No dobra, to ja spróbuję rzucić w tego w jego mościa, poczekaj, sprawdzę tylko jaki jest kurwa zasięg tego. 60 feetów, no to tak spokojnie. W tego bliżej mnie spróbuję rzucić Ray of Sickness. Czy jako, że on mnie nie widzi, to ja mam advantage do tego rzutu? Taka rada jest 30 fitów. Licz krat. Tak, czy musisz go trafić? Tak, tak, muszę go trafić. To tak, to w takim razie. Ale ja mam 60 fitów zasięgu z ryka. Okej, spoko. Tak, muszę go trafić. W takim razie masz ułatwienie. On w żadnym wypadku nie unika, jest skupiony na Shai. Kurwa, co ja rzuciłem? To nie jest 22, to jest 13 plus 3 i 4, 7, to jest 20. Nie wiem, czemu to jest tak, ale... Powiedz mi, ile zadajesz mu obrażeń? Czekaj, bo to nie jest wszystko, to nie jest wszystko. Co? To są dwie jedynki, czyli dwa obrażenia mu zadaję i on musi... I on musi wykonać jeszcze Constitution Saving Throw. Constitution to jest... Constitution. Na 15. Rzucił 6. Naturalnie. Czyli ma disadvantage do mojej następnej rundy. Jak... Na wszystko? Oprócz Saving Throw. Oprócz Saving Throw. Wow, czyli do ataków też ma? Tak, tak. Wow. And ability rolls. Chory, żyga. Unconscious. Nie, poison. No to żyga. No żyga, ale nie, bo Michał powiedział unconscious. Nie nieprzytomny, tylko... Niestety nie ma napisów, jakie to są te. A, i to nie jest jakby... To była moja akcja. Mhm. Stanie w tym gównie to tak średnio mi się podoba, ale... Jeżeli stoicie nieruchomo, to nie musicie rzucać. Jeżeli się poruszacie, to musicie. Raz, dwa, to jest mało fitów. Ja się jeszcze cofnę jednak. No to musisz rzucić. Ale wolał. No dobra, rzucę. Tu się przesunę. O kurwa, jakiś chłop. To się jednak cofnę jedną kratkę. No ale już cię zauważył. No trudno. To są 3 fity. I poczekaj, rzucę sobie na to akrobatykę. 13 to starcza. To były 3 fity ruchu. 4, 5, 6 i to była akcja. Bonusową akcją też mogę iść, czyli 7, ja mogę. 8, 9,
10, nie ma mnie. Adios, kompadre. Rzuciłeś na akrobatykę już, prawda? Tak, rzuciłem. No. Dobrze. Damakas taki. On zbiera wszystkich przeciwników. Dobra, zabijemy wszystkich. Luruje ich do szai. Dobrze, w takim razie, żeby lepiej widzieć tutaj Aiden. 25 fitów to jest 3 krat... nie. 5 kartek. 5. Okej. Okay. Aiden. Czego widzę? Czego widzę? Możesz go widzieć kątem oka, tak. Widzę go. Tu jeszcze jeden biegnie. Co, to jest humanoid. Halo? Tak, to jest krasnolud o szarej skórze. Dzień dobry. Czy znam ten język? A znasz? Nie wiem, czekaj teraz, ze sprawy jaki znam. I rzuć sobie test mądrości. Zagadaj go może. Znam wspólny elfi, gnomi i pierwotny. Uuu, 14 na mądrości. A on zna krasnoludzki i podwspólny. To nie dogadamy się. No nie. 14, okej. Okay. Czy on ma bojowe zamiary? Czy on wygląda bojowo? Czy on chce mnie przypierdolić? Tak wygląda. Dobra, to... Przeskakuję na drugą stronę. Mhm. Tam jeszcze ktoś biegnie! Czy ja wykonam jakiś rzut? Ale to przypadek. Przekonałeś szaję, że tam biegnie. Na akrobatykę rzuciłem 10. To wystarczy, żeby się utopić? Tak, to jest idealnie. O. Tam jeszcze ktoś biegnie, słuchajcie. I... Znaczy, widzisz tu tylko szaję. Dam go spowiedź w drugą stronę. A jestem schowany. I zastanawiasz się, co? Czy w szczurze chcesz się schować? Niech ci będzie, czy nie widzę. Bo ja leżę gdzieś od... Gdzieś tu. Nie widzisz mnie. No nie, skrupka. Rzuciłem 20 coś na stealtha, więc nie masz takiej pasywnej. I zaatakuje niedźwiedzia, który żyga. Który jest akurat zajęty żyganiem, to go jeszcze pacnę. Podobają mi się opisy potworów, przeciwko którym walczycie. Jeszcze pacnę... Ognistym pociskiem. Poproszę, rzut. 24, wow. 16 obrażeń od ognia. Czy to jest obszarowanie, prawda? Nie, to jeden cel. Dobrze, w takim razie, że nie dość, że żyga, to jeszcze się podpalił. Czy robisz coś jeszcze? No nie, nie mogłem. Co robisz? A, kończę turę. Zapomniałem kliknąć. A, okej. Okay. Myślałem, że jeszcze będziesz się poruszał. Wiktor. Dobra, czy z racji na to, że ja się w sumie schowałem, zanim była walka, pomijając to zdarzenie Damakosa, czy mogę to traktować jako początek walki? Tak. Okej. Okay. Dobra, no to Wiktor... Zabija ich. Właśnie się zastanawiam, w którego w ogóle strzelać. Wiktor widzą, co się dzieje. Widzą, że tamten już jest zmęczony. Więc myślę, że w pierwszej kolejności będę strzelał w tego, który nie był. Wielkie dwa niedźwiedzie wybiegają, a on mówi, że tamten jest już męczony. Zostaw mi go, zabiję go, skurczy syna. No właśnie, tego słabszego zostawię szali, to logiczne. No ty, mocniejszego zabiję. Dobra, niech będzie, dobijam tamtego w takim razie. Najpierw pierwszy będzie z adwentarza, bo jestem ukryty, jak sądzę. I użyję sharpshootera. Czyli 22 na trafienie, 18 obrażeń. Następnie rzuca na niego Hunter's Marka. Widzisz, że jest mocno ranny. Dobrze, rzuca na niego Hunter's Marka, czyli go oznaczę. Obrażeń jeszcze nie do... Obrażenia się jeszcze... Dzień dobry.
No, obrażenia się jeszcze nie dodają, bo to po prostu by mnie zdradziło, gdybym rzucił wcześniej, nie miałbym advantage'u. To teraz strzelę normalnie. 15 plus 4 to jest 13 obrażeń. Jeszcze stoi? Tak, tak, zdecydowanie. No to jeszcze jeden strzał z Ambushera, jeszcze 12 i jeszcze Hunter's Mark. 12-17 obrażeń. No widzisz, że jest mocno ranny, ale jeszcze trzyma się na nogach. To tyle. Chory. To poproszę... Co? Nie wiem, czy, nie wiem, kto jest bardziej chory, czy Niedźwiedź, czy Vincent. ja chcę... Który to jest szał? Sobie teraz masz tylko jeden szał. Tak. Tak, mam jeden szał i chcę sobie w niego wejść. Spokojnym krokiem wchodzę w ten szał. Jedną krokiem. Ale chyba się nie załączył, bo nie pojawiła ci się ikonka. To dziwne, bo mi na przykład zniknął jeden, ale nie wiem. Tak, ale... Bo on będzie znikał, ilość znika, tylko musisz wejść w efekty i tam na ostatniej zakładce i go aktywować. Już widzę, okej, spoko, jest. I jak tylko zaczynam się denerwować i myślę, już widzę, jak zabijam tego niedźwiedzia, to, nie wiem, co to jest, czy niedźwiedź, czy nie, to kątem oka widzę, jak koło mnie pojawia się kowal, Moe, który będzie przede mną stawał i przyjmował część obrażeń, albo machał swoim młotem, gdyby przypadkiem atakował mnie niedźwiedź. To my wszyscy chyba widzimy. Widzimy duchy. Duchy! Widmowa postać. A tymczasem przywalam panu niedźwiedziu. Temu po lewej czy temu po prawej? Temu po prawej. Nie wiem, co rzuciłam. Temu po prawej. Kurwa, hejterzy Merkula, wszyscy to z trupem związani. To 12, tak? Tak. Mam plus 2 plemię w szale do obrażeń? Tak, ale poszło, jest. Poszło, okej. Tak, jest plus 4, plus 2. Rzuciłaś szóstkę. Rąbnę go raz jeszcze, ponieważ mam podwójny atak. Dawaj. No to chyba 9 nie. Ale nie. Moment. A czy w szale nie mam tych advantage'ów? Nie, to nie. Tylko ale masz. Ale ty nie masz jakichś plusów? Nie, miałaś plusy do obrażeń, jeżeli coś tam zrobisz. Ale ty chyba masz jeszcze plus 1, nie? Do wszystkiego. Plus 1. Jeszcze mam plus 1. Czyli idealnie trafiasz. Okej, dobra. Czy robisz coś jeszcze? Czy się odsuwasz na przykład? Jesteś w zwarciu z nimi, więc... Nie, teraz jak jestem w szale, to tym bardziej się nie odsuwam. Okej. Oni zdecydowanie... To poproszę, żebyś wyłączyła swoją turę. A oni... Słuchajcie, ten sen to prawdziwy koszmar. Dama kozuca czary, jeszcze rodziejem teraz. A szaja przyzywa duchy. Jeden niedźwiedź zacznie uciekać. I jak nie widzę, stoi przed tobą duch! Czy chcesz wykonać atak okazyjny, Szaju? To jest kowal, tak. Właśnie, jak wygląda kowal? Czy to jest taki wielki półork? Czy to jest ork? Nie, to był chyba ludzki kowal. Kowal Moe z tej. Jeszcze z dawnej, kiedy ja byłam dzieckiem. Ukradłam mu proce jakąś czy coś. I on mnie trochę nie lubił, ale z drugiej strony, kurczę, myślałem, że mówisz tylko o tym, że jak przyzywamy duchy, to będziesz przyzywać tylko plemienne, ale spoko, okej. Nie, myślę, że raczej takie... Najbardziej mi się podoba motyw, że ten gość może nadal żyć. Chciał się zachwycić. Bęk, już nie żyje. Może on po prostu śpi i w trakcie snu mu się takie rzeczy śnią. Kto wie? On tam monotonna praca i wiesz, puszcza go dusza na chwilę. Czekamy na odcinek, kiedy się pojawi Dabasz i Szaja wpadnie w podwójny szał. To jeszcze nie, Dabasz mnie będzie chronił przed jakimś kurde w pizdu smokiem. Ten dobra. Kowal dosłownie oddał duszę dla kowalstwa. No wow. I masz i przy okazyjny poleciał mu naturalne 20. Wow, odcięłaś mu jedną łapę, a ten skulony biegnie i ukrywa się w mroku. Widzisz, że się wykrwawia powoli, ale jeszcze miał się... Ej, moment, nie uciekaj. Chcę patrzeć, jak umierasz. A z niego schodzi poison na koniec jego rundy. O, dziękuję za przypomnienie.
Zaraz. A to on jeszcze żyje? Tak, on jeszcze żyje. Ten, który miał poison? Ten, który atakował Vincent? Tak, ten, który... tak, dokładnie. Tak, ten. Ten drugi. Ten, który teraz otrzymał 29%? Dokładnie ten. A to wtedy w takim bądź razie, Shaya, dorzuć jeszcze 1K12. Bo jako półork przy krytykach masz jeszcze jedną kostkę. A to nie jest dobij, to 11? Nie. Dobi. Cholera. Dobij go, bo on ma Hunter's Marka, muszę go przerzucić. Bo inaczej się... No to tylko dwa. Nie masz tam żadnych plusów? Nie, to zaczęło? Kurczę. Nie, to jest tylko kostka. Nie, bo to jest tylko dodatkowa kostka, więc to już chyba raczej nic nie daje. Nie wystarczyło. Nie. Wykrwawia się. Tak, ale... a poczekaj. A nie, tutaj to się nie będzie liczyło, jak ja zużyję kartę. Nie. Nie dorzucamy kart na obrażenia. A sobie rzucasz, plus 15 obrażeń. Dobrze, w takim razie drugi dźwiedź, widząc sytuację trzech strasznych stworów, otacza go. Panie, to ludzie. Ugryzie cię za 19 obrażeń, po czym... No to tylko za... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po czym się wycofa. I to był koniec jego tury. Damakos. Okej. Chcę tak spróbować się wychylić i zajrzeć za róg. Po prostu chcę spojrzeć, ale to jest bardziej kwestia tego, że chcę się zakraść do rogu i żeby nikt nie zobaczył, że się wychylam. Widzę Aidena. Okej. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Kurwa, nie mogę tak daleko. Raz, dwa, trzy. Czyli to jest czwarty. Piąty, szósty. Akrobatykę poproszę. Siódmy, dobra. Widzicie, że z rogu wychodzi Damakos. 16. Dobrze, tak jest. Nie jest. Wychodzę i wracam. Uff, gdzie te miśki? No gdzie oni są, kurde? Pochowali się. A teraz się będą leczyć, będą pić mikstury. Ale tam jakiś skrzat był jeszcze. Pokażcie mi, gdzie oni są. Gdzie oni właściwie wleźli? W tą wąską... Wiesz co, jeden się cofam i oddaję rundę. Oni wleźli dobrze. Jakby w to wąskie wejście na górze, tak? Tak, tak, do góry pobiegli, no. Znaczy, ja tego nie wiem, ale... Ale tak. Dobrze, Aiden, teraz ty. Teraz ja? Tak. A czy o mało się zbliża? Nie widzicie go. Widziałem go. Nie widzicie go. Czy on się ukrywa? Nie wiem. Mam pasywną percepcję. Ile masz pasywnej percepcji? Mam pasywną percepcję. 13. No, nie widzisz takiej, go. Chciałem zapytać, czy nie masz takiej gównianej jak ja? To masz trochę lepszą. Dobrze, zatem biegnę do strony Shai. Tak. Gdzie te niedźwiedzie są? No gdzie mi tu biegasz? Pokaż mi niedźwiedzie, tam pobiegły. Na górę poszły, przecież widzieliście, gdzie pobiegły. Ja nie widziałem. No ty nie, ale oni widzieli, stali obok nich. Pobiegły na górę, tak? A teraz no, rozrywam głupa. Ja mam, wiesz, oczy zalane krwią, kurde, strzału. Jeżeli podniósł stokę, nie przeniósł, go nie widzę. Do góry pobiegli, tak. Aha. Widziałeś, że pobiegli do góry. Widziałeś, że pobiegli na północ. W takim bądź razie, kurownina. Wszyscy są ranni, to jest super moment. Nie. Nie! Rozpościeram rękę. Za Skaverem, za szczurem. Ja czekam, aż ten szczur się podniesie i wiesz, też tam, o, dziękuję. Leczenie, które wskrzesza zombie. Mówię na głos, wszystko będzie dobrze. Strzelam do niego w reakcji. Rzucam zaklęcie. Szkoda, że Hellish Rebuke zużyłem. Masowe kojące słowo. Obejmujące nas wszystkich. I jakie to jest słowo? Wszystko będzie dobrze. Jasne. Pokój z wami. Chuj z nami. Chciałbym to przerzucić. Więcej obrażeń nas zadać.
korzystając z mojej zdolności wzmocnione leczenie, wydaję jeden punkt zaklinania, aby przerzucić tą kostkę. Mhm. Lecząc... Ha! 6 obrażeń, w sensie 6 przywracam to... wszystkim zdrowia. Tak, dokładnie. Wszyscy czujecie, że Aiden was uleczył i dostajecie 6 punktów leczenia. Ja myślałam, że czujemy się gorzej. No, zapijecie lepiej. I to była akcja bonusowa i idę na to północ. Mhm. Tak, Aidenie, idź, uleć ich. Po białych kartkach? Tak, czyli masz jedną dodatkową. Widzę go? Widzę go. Tak, widzisz, ich kryją się za rogiem. Nie umiem stronać na tylko tej białej kartki. Nie wiem, jak to się robi. Shiftem. Widzisz, że dwa niedźwiedzie ukrywają się. Ten na dole jest bardzo mocno pokrwawiony i nie ma ręki. Shit. Dobra, to atakuję akcją. Rzucam ognisty pocisk. W obydwu. Rzucam z metamagii, żeby zrobić bliźniacze zaklęcie i atakuję obydwóch. Mhm. Obydwu. Ciup. Ciup. Pierw tego, który jest ledwo żywy. Mhm. 12 obrażeń do ognia. Zabijam. I drugiego 5. Zabrałeś mi trofeum. Znaczy ja tego nie widzę. Przyjarał mu futro i tak chujowe trofeum. Nie robię katletu. Wiktor to wie podświadomie. Już było co? Już było przyjarane. Widzicie po prostu, że Aiden tam wchodzi w jakiś tunel, rozświetla się nagle ogniem i wraca po chwili. Jest tam jeszcze jeden! I to w ogóle tam był grobowiec. Kto tam? Ja widziałem, ale oni też mnie zobaczyli. A, i koniec, tak co powinno. Kto teraz? Wiktor. No teraz Wiktor, ale z racji na to, że Aiden stoi na trasie, to po prostu jeżeli zobaczy jakiegoś przeciwnika, to odda strzał. A nie jest tak, że możemy przechodzić przez siebie? On stoi akurat na 6 kratce, więc nie. Zabraknie mi jednej kratki, żeby przejść przez niego. Jasne, czyli przygotowujesz, okej. Okay. Czy to lepsze, Wiktor... Masło słowo, to czułem jakiś tam efekt, czy bo to był... To było moje słowo, nie dotyk. Czy moje słowo leczy zawsze? Czy mogę tak przyjąć? Nie czułeś... Wydaje ci się, że tak. Wydaje ci się, że słowami możesz leczyć, kiedy chcesz. Musisz zmienić zaklęcia. Nie taczowałeś mojego esenca. Tak. Wiktor jakimś cudem czuje, że ten jeden dźwiedziołak zginął, bo może przerzucić już Hunter's Marka. Dokładnie. No. A czy możemy iść po skosu, tak? Możecie iść po skosu. Mm-hmm. I to też jest jedna kratka. To jest jedna kratka. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Za rogiem, uważaj. Piąta. Szósta. O nie, dla widzów Szaja uciekło. Mam go zamerdać rąbnąć. A jak ją klikasz, to też nic? No właśnie nic, to jest... Wszystkich innych mam dostępnych, a ją nie. Szaja jest niedostępna. Szaja jest niedostępna strasznie. Mam specjalne. A może jak odebrałeś ją nam, to odebrałeś ją sobie. Chyba tak. Configure permissions, observer. Niech wszyscy widzą, jak zabijam. Właściwie. Dokładnie tak, dziękuję ci. Teraz wszyscy mogą już oglądać Szaję. Zatem mam zamiar zabić tego niedźwiedziołaka, który... Gdzie się chowasz, tchórzu? Widzisz, że on akurat podchodzi do jednego z grobowców i sięga po swój topór. Jak to niedźwiedź z toporem? Nie sięga. Próbuję mu odciąć topór. Kurwa, on nie ma kciuków. Nie możesz mu obciąć, masz młot. Zmiażdżę mu, żeby nie mógł złapać. Przetrącę mu te patyki. Dawaj. Dobra, okej. Okay. Czy Kowal poszedł za tobą? Tak, oni łażą za mną, moi obrońcy. Jak jestem w szale tylko. 25. 25 zdecydowanie trafia.
I drugi raz 17 i 16 obrażeń. 16 obrażeń, dobrze. Dwa potężne ciosy miażdżą łapę niedźwiedzia, gdy ten sięga po topór. On się wyszczerza i ja się wyszczerzam. I chyba już nie mogę się... Nie, nie mogę się już nigdzie odsunąć, bo już nie mam więcej ruchu. Mhm. Teraz jego runda. Niedźwiedź łapie... Po czym na twoich oczach zamienia się w człowieka. I ze swoim toporem zaczyna uciekać. Jebnij mu. No właśnie, nie mogę mu jebnąć. Możesz. No jeszcze mu tego, na pożegnanie. 13 obrażeń. 13 obrażeń, bardzo dobrze. A ten co umarł, to on jest niedźwiedź, czy on jest człowiekiem? On jest, człowiekiem, chyba tak mi się wydaje. Że... Tam leży coś, jakaś... Jest jakaś zdolność, która sprawia, że przy okazyjnym, po okazyjnym przeciwnik nie może uciec? To jest, Sentinela? Sentinela. Wartownik po prostu. I dodatkowo, jak on do ciebie podbiega, to mu, jeżeli go trafisz, to mu zabierasz cały ruch. Więc dajesz sobie broń, która ma zasięg 10 i nie jest w stanie do ciebie podejść. Ja teraz go muszę gonić, bo mi się szał skończy. Dobra, to ja... Czekam. Krzyczę. Szefie, ten drugi ucieka. Goń go! Zasypałam się, już nie mogę daleko, on szybko biega. To ja. No dobra. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek. Cześć, Szaja. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czy tu jest coś do góry? Jakby to są schody? Co to jest? Nie, to są schody, które prowadzą w ścianę. Gdzie on pobiegł? Szaja! Tam! Wskazuję tam, gdzie pobiegł. Na północ. No ja pierwszy znowu nie idę. Pierdolę. Ale on teraz jest człowiekiem. W sensie na niedźwiedź. Wziął swój topór i pobiegł i jest człowiekiem. Ale jest człowiekiem z toporem. Tak, ale ucieka. To może nie jest straszny. No dobra. To... Ale z tyłu ktoś jeszcze biegł, z młotem. A właśnie, ja mam 16 pasywnej, jakby co. Zużywam swoją akcję, bo na razie poruszałem się ruch i bonus akcja, żeby podwoić swój ruch jakby, wykonać dash. Ale zużyję swoją akcję i dalej będę próbował się nie zwracać uwagi przeciwników, idąc dalej. Może nawet do tych drzwi będę próbował podejść w miarę... Wiem, że robimy hałas, ale no, rozumiesz, o co mi chodzi. Ogólnie, tak. Żeby się skradać. To jest moja ostatnia kratka ruchu. Mam rzucić na skradanie czy coś? Poproszę. 3, 12. Nie jest to najlepszy wynik, ale trudno, niech zostanie. Kto następny? Jest tu hałas, ma to sens. Podmroczny krasnolud. Czy podmroczny krasnolud? Nie, jest niewidzialny, dobrze. Aiden, teraz ty. Jeszcze krzyczę do krypty. Znowu zostawiamy Vincenta z tyłu. Szef sobie poradzi. Ostatnio też tak było. Jako nie będzie. Poradził sobie. To się nazywa déjà vu, czy W. Ale ja wtedy przeżyłem, to ty wtedy padłeś. Więc teraz trzeba to zmienić. Biegnę po niego. I biegnę na dół. Ulecz go! Na pewno się dotknie. Dotknij go. Czy? W sumie to chcę, żeby go widzieć, więc... Tu. Zatrzymuję się pod ścianą. Nie w wyścianie, tylko pod. Ciężko się chodzi z tym shiftem, słuchajcie. Ale to tylko na końcu trzymasz. Kiedy puszczasz przycisk, wciskasz shift. A, okej.
Jako akcję wyciągam spod płaszcza moją perłę mocy i ją pocieram, żeby odzyskać komórkę zaklęcia trzeciego poziomu. Jasne. I dobrze. No dobrze. Wiktor? Sześć. I akcją robię dasza. Ej, nie zostawiam je. Wróciłem. Sześć. O, tam nawet widać przeciwnika, ale to już... Widać. A to dlaczego ty tam jakoś się do niego nie strzelałeś? Dobra, tutaj zostaje. Więcej nie zrobię. Szefie, on tam ucieka. Gonię go. 3, 4, 5, 6. Gonię go i uderzam. Mhm. Nadal będąc w szale. Of course. 18 obrażeń. Widzisz, że teraz mocno taki, chciałem powiedzieć, opierzony, mocno owłosiony mężczyzna w kaftanie z brodą, szeroką czupryną na głowie, biegnie, ucieka tylko ze swoim toporem i jeszcze tam krzyczy: zostaw mnie, do cholery. To wy nas atakujecie najpierw. Kurde, kim ty jesteś? Czego chcesz? To nasz dom. Zostaw nas w spokoju. No to spierdalaj. I zostawiam go w spokoju. Jasne. A spróbuj zaatakować mojego szefa znowu. Ale on mnie nie zaatakował. Czy nie wiem, robisz nie coś jeszcze? Nie zaatakował Kwas i Aiden. Okej. Okay, stoję w tym wyjściu. Czy ja coś robię jeszcze? Patrzę, kto otwiera drzwi? Właściwie coś chciałem zapytać. Czemu drzwi się otworzyły? To był przypadek. Nie sądziłem, że można je otworzyć z takiego zasięgu. A potem... Nie, stoję tutaj w drzwiach i czekam na... patrzę, co się dalej dzieje w tym głównym pomieszczeniu. A, czyli po prostu powiedziałeś: spróbuj nas, nie ten, i co, odwracasz się do niego plecami, czy co? Nie, patrzę, jak ucieka, jeśli ucieka. A, jasne, no to skończ swoją turę, to zobaczymy, czy ucieka. Wow. On faktycznie odwraca się do ciebie i powoli robi kroki do tyłu, odchodząc. I niknie gdzieś w ciemności. Damakos. O, to ja. Dobrze. Ja, jako że poprzednio słyszałem głosy, chciałbym spróbować... Przestałeś już je słyszeć, jakby co. A. No dlatego myślę o tym, że chciałbym nasłuchiwać. W sensie jestem w takim miejscu, że akurat Szaja przestała gadać z niedźwiedziem, a on gdzieś se pobiegł, więc może będę w stanie coś usłyszeć z korytarzy, z którejkolwiek, w sensie z odnóży, czy gdzieś dobiega jakiś dźwięk, słyszę wiatr, cokolwiek. Poproszę test percepcji. To jest naturalny jeden. Nie, nadepnąłeś sobie na ucho. Jest przeciąg. Mocno tutaj wieje. Wspaniale. Straszny gwizd jest i nic nie słychać poza tym. Zaraz się przeziębię. Kurwa, czemu szalika nie wziąłem? To chcę zajrzeć do tej krypty. Chcesz zajrzeć? Rzuć kasta. Twoje się siedzę. 27 to jest... znajdujesz pudełko kart razem z jakąś instrukcją do gry. O! W wojnę. O!
To trudna gra rzeczywiście. Dobra, bierasz. Instrukcja jest dosyć gruba. Hazardzistą jestem, bierę. Jasne, to możesz sobie dopisać. No i to w sumie chyba tyle, bo czekam trochę na towarzyszy, co robimy dalej. Jasne. Idealnie. Duregar. Szary krasnolud wybiega zza rogu i szarżuje na ciebie. Ajdenie. A to nie jest Draugr? Dokładnie mówię. Nie, to jest... Nie, to jest Draugr. Duregar. Duregar. Duregsgar. Szary krasnolud. Przechodzimy w pokoju? Nie! O! Jeżeli przychodzicie w pokoju, to on stanie tu i rzucie w ciebie javelinem. Czy 16 cię trafia? Tak. W takim razie rzuca w ciebie javelinem, po czym... Schowa się. To uleczę się. I to jest koniec jego tury. Aiden, teraz ty. On mnie zaatakował i biegnę za resztą. On mnie bije, proszę pani. Proszę panią. Tato. Możesz się przesunąć, tak. Wchodząc do krypty, patrzę, zatrzymuję się przy tym grobowcu. I zainteresowany, przecieram jego powierzchnię skórzu i staram się odczytać imię albo jakąś inskrypcję, do kogo może to należeć. Aiden. To jakieś napisy? Tak. To czytam jest, tak jest napisane Shannon Cannon, bezdomny żebrak. Shannon Cannon, żebrak. Jakaś rodzina? Taką kryptę miał? Może jego ciało było dosyć potrzebne. Jakiemuś szamanowi były potrzebne jego ciało i dlatego złożył go w krypcie. Ej, ale patrzcie, znalazł dom po śmierci. Ale coś tu się dziwnego dzieje. Ale to nie bezdomny, tylko żebrak. Chociaż raz kurwa nie moknie. Myślisz, że żebrał na trumnę całe życie? Może w Waterdeep każdemu się należy godny pochówek. Aiden, kim są tacy, co się zamieniają w ludzi, albo właściwie zwierzęta, bo ci się zamienili. Zobacz, tam trup leży, a to był przecież ten niedźwiedź. Czy wiemy, że to są łaki, jak likantropy i inne takie? Jakby tak było, Aidenie, że każdy zasłużył na dobry pochówek, to nie mielibyśmy problemu z duchem w karczmie. Bo jego nikt nigdy nie znalazł. A ten, jako żebrak, pewnie upadł na ulicy. Ale tamten drugi, co uciekł, powiedział, że oni tu mieszkają. Że i nie umarł, tylko tu mieszka. Może to są grabarze? Na niedźwiedzie? Zapadli na dziwną chorobę, bo zobacz, to jest człowiek, oni są ludźmi. A to, że się potrafią zamieniać w bestie, niektórzy nazywają to darem, inni chorobą. A ten, co uciekł, był garbaty? Nie pamiętam, ale miał... Co on miał? Młot? Tak, gdzie jest w ogóle Shaya? Stoję w drzwiach. Stoję w drzwiach u góry. U góry. Ja jeszcze kontynuuję wydruch. Żeby być grabarzem, to trzeba być garbatym, bo masz bliżej do ziemi. To tak działa. Albo na odwrót. Nie wiem, nie zastanawiałam się, ale ja już spotkałam kiedyś takie coś, co się zamieniło w taką babę. Ale wcześniej była takim jakimś białym, wielkim, nie wiem, tygrysem, czy takim kotem wielkim, takim wielkim, wielkim, białym skłami. Ale tak naprawdę była laską. Po tym, jak ją zabiłam. Znaczy, ja zabiłam tygrysa, a ona się zrobiła potem. To idziemy gdzieś teraz, zostajemy tu chwilkę, co robimy dalej? A co z tym, co za nami idzie? Wiktor się przesunie i... A kto za nami idzie? Patrząc na trzy wyjścia, będzie starał się nasłuchiwać. Jakiś kurdupel, żeby mówić. Never mind, za głośnicą. Jest tutaj.
jest tutaj ten. Nie, to oni są za głośni. Przeciąg. Zdecydowanie. No, musimy znaleźć wyjście, tak mi się wydaje. To mogliśmy odpłynąć łódką. Mi się wydaje, że to nie było wyjście. Chociaż to jest sen. Ale nic nie jest oczywiste. Może musimy wejść do Trugen. Zobaczcie, ile ich jest. Akurat 5. Tyle co nas. A 4 chyba, nie umiesz liczyć? Jeszcze Apollo. Ale Trugen są 4. 5. 5. To jest 5. Co, jakby... Obok ciebie, za tobą. Spójrz, za tobą. A umiem liczyć, ale jestem ślepa. To jest powrót, może trzeba się położyć w nich. Spróbuj. Szefie, mówiłeś, że ktoś za nami idzie. Kto za nami idzie? Nie wiem, to Tamako z Aideniem mówili, że ktoś za nami idzie. Kurdupel. Krasnolud. No, wejdźmy przez te drzwi. Jaki krasnolud? Kurdupel. Może on też tutaj mieszka. Wejdźmy Krzat. Przez te drzwi i zamknijmy, żeby się nie denerwował, że mu wleźliśmy do domu. A co jest za schodami? Ściana. O, to są schody. Ja bym sprawdził. Gdzie? No. To jest na pewno ukryte przejście. Brzmi podejrzanie, no. Co robicie? Ja mogę zawsze rozjebać tą ścianę, szefie, jakby co. Jeżeli podtrzyma to twoje szaleństwo, to spróbuj. No, co robimy? Ono już i tak spadło, bo... Spadło, wyłączam. Nie, bo w tamtej duży raz zaatakowała chyba. Nie, pozwoliłem mu uciec po prostu. Ale pierwszy atak wykonała. No tak, jebnęła, ale teraz gadamy. Jebnęła mu pierwszy atak zrobiła. Teraz rzeczywiście. Co robicie? Czekam na swoją rundę kiedyś. No... Mówię, powinniśmy spróbować wejść do... sarkofagów. Okej. Okay. Ja podchodzę do tej ściany. Chcę ją obejrzeć, w sensie tutaj na schodach. Zrobić takiego szuruburu investigata. Dawaj. Czy... Śledztwo, tu jest. Kurwa, ale mamy dzisiaj rzuty. Użyję drugiego laka, bo czemu by nie? Dawaj. Jak to się robi? Ale ładne rzuty. Zaraz powiem ci tak. Ściany w tym pomieszczeniu mają oczy. Są inne. To nie są już te wypolerowane kamienie. I wygląda, jakby te schody prowadziły do wejścia, a jeżeli nie, to jedynym innym wejściem do tego pomieszczenia były drzwi. Górne. I jakiś tunel. On uciekł tam tym tunelem. Jak dla mnie nic tu nie ma. Chodźmy stąd. Tu są jakieś drzwi. Tunel może prowadzić do jamy niedźwiedzi. Też mi się tak wydaje i nie denerwujmy tego, kurde, nie pamiętam, jak on tam się nazywał, Zygmunta. Chyba się nie przedstawił. Chyba nie. Ale mogliśmy się prosić na obiad. Albo na otwierać, pokój. Nie mogę drzwi otworzyć. Bo są zamknięte. Wcześniej były otwarte. Ktoś nimi machał, przeciąg. Ej, drzwi są zamknięte. To możesz na nie... Ktoś może je otworzyć? Bo mogę je otworzyć w następnej rundzie, teraz już nie mam akcji. Bo już investigatowałem ścianę, więc... Aiden? Ja bym wszedł, ale zawsze możemy tu wrócić. Dobrze, znaleźliśmy alternatywę. I podchodzę do Damakosa i dotykam go i rzucam wskazówkę. Mhm. Damakosa. Uda ci się otworzyć te drzwi. Wierzę w ciebie, słuchaj. Teraz nie udało ci się mnie uleczyć. Kiepsko to poszło. No nie próbowałem. A, myślałem, że jak mnie macasz, to znaczy, że chcesz mnie zleczyć. No ale to. No to przełączajcie turę. Wow, 4. No, Wiktor sobie w takim razie, jak oni się tam bawią w ślusarzy, podejdzie i sprawdzi ten sarkofag u góry. Poproszę, to czyli na chcesz tam wejść? A więc jednak. 10. 10. Miało być poniżej 5. Oj tam, gadał tylko tak. Znajdujesz 4 kości,
co by było wcale nie dziwne w sarkofagu, gdyby to nie były kości do gry. To właśnie chciałem się zapytać, czy doprecyzuj kości. Okej. Okay, na których widzisz symbole, ale one są ledwo co widoczne, bo są tak powycierane. A ile ościankowe te kości? Rzućka 20. 20 oczywiście. 17 ścianne. 18 ścienne są. Jezu, co takie mogą. Jakby były 17, to by były, kurde, naprawdę wyjątkowe. Mógłby się odkupić za dużo pieniędzy. Są 4. Mówiłeś 3. 4. Musiałem edytować przez ciebie przed. No dobra. Tyle no. I jakby co, pamiętajcie jakby jako gracze, że to są magiczne przedmioty. Damakos, no i otworzyłeś w końcu te drzwi, czy mam no je? Poczekaj, daj mi chwilę, zaraz otworzę. No dobra, to jak ja widzę, że Vincent coś szuka, to ja podnoszę. To już przeglądałem. Tak? No to podnoszę w tym. Patrzę, który nie otwarty. Jasne, to poproszę Kasto. Trzeba korzystać z tego, że mamy niskie rzuty. 28. Znajdujesz skórzaną torbę pełną nasion. Zobaczcie, chłopaki, co znalazłam. Nasiona. Ja mam kostki, możemy pograć. Są 4. Ja mam karty. Zostajemy tu, już nie musimy wychodzić. Dlatego oni tu mieszkali. Grali w karty i w kości. Ma to sens. Może to jest jakieś cmentarzysko półświatka? Żebrak? Szuler? Kanciarz? A właśnie, a co jest napisane na... Bezdomny? A nie, nie, przecież ja nie umiem czytać. Na czym jest napisane, co? To nie, nic, to nie było pytania. I tak nie umiem czytać, więc robię tylko... obrazki. I czekam, aż Damakos otworzy. No to musisz dać mu turę. Proszę. 12, pięknie. Możesz kartę dorzucić. O. A, jeszcze 4 mogę dorzucić, tak? Jest. Zaraz, to na co ty rzucałeś wtedy, Aiden? To ja? Tak się rzuca, to się rzuca automatycznie. A on działa. Ale okay. On dorzuca. 15. Udaje ci się odkluczyć drzwi. Klepię Damakosa po plecach. Hej! Nie wiem, jak to zaznaczyć tutaj, ale w momencie, w którym otwierasz drzwi, widzisz, że jest około metr tunelu, po czym jest czarna ściana ciemności przed tobą. A jak mam latarnię, to dalej jest czarna ściana ciemności. A wyciągasz ją? Już dawno mówiłem, że z nią idę. Na samym początku mówiłem, że z nią idę. No to idę. Widzisz, że światło latarni w pewien sposób rozświetla tą ciemność. No, ale jeszcze nie widzisz, co jest. Jakby... Światłość noszę je w sobie. Chodźmy. Wygląda na to, że to jakieś ciekawe miejsce. Użyłem akcję, ale chciałbym bonusową akcję wykorzystać na to, żeby być w miarę cichy idąc dalej. Jasne. Czyli sugeruję skradanie. No i się przemieszczam do przodu. W momencie, w którym przemieszczasz się do przodu, zauważasz, co tak naprawdę powodowało tę ciemność. I to było w dosyć małym obszarze i widzisz mackowatą, unoszącą się w powietrzu ośmiornicę. I czy mój test skradania, którego jeszcze nie wykonałem, coś mi daje, czy to ośmiornica? Niezbyt, bo po prostu otworzyłeś drzwi, po czym przykucnąłeś i zacząłeś iść. Gówno. To ośmiornic. Co ja mogę zrobić, tak myślę teraz. Bo akcją otworzyłem drzwi. Potem był ruch. Bonusową akcją próbowałem się skradać, co nic mi nie dało. No co zostaje, gdzie jestem? Trudno. Albo nie. No chuj, odsuwam się. Halo, tu znowu jest coś. Idę stąd. Jasne, w takim razie ty cię zaatakuję. Dobrze, dobrze. Czy 7 cię trafia? Nie trafię. Ale on ma... sorry, nie. Nie ma multiataków. Nie multiatak, ale on ma advantage. Czy 17 cię trafia w takim razie? To mnie trafia, tak. W takim razie... Czemu ma advantage? Nie wiem, bo tak ma napisane, jeżeli jesteś medium albo smaller. Okej. To tak, trafia mnie.
Atak roll. On ma na ciebie crash, czyli ten. Kocha cię. A dostajesz 7 obuchowych tych. Mhm. Plus Dark Mantle attached to the target. Przysysa ci się do głowy. Tak, nie, ale jesteś... jest napisane save DC 13 siła. Tak, 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 ale poczekaj, właśnie. While attached to the target, bla, bla, bla. A, musisz poświęcić akcję na to, żeby ją odczepić. Do tego momentu jesteś ślepy ale i nie możesz oddychać. To jest dziwne, bo w takim razie ja nie do końca rozumiem, bo ja nie mogę poświęcić... Mnie nie atakowało, ja się chciałem odsunąć, żeby to mnie... No dobra. Atakiem tak... się przystało do ciebie i teraz siedzisz na twarzy. Okej, okay, tak, dosłownie. Więc ja się nie ruszam w takim razie. To znaczy możesz się razem z tym przesuwać, próbować, wiesz, okay. Obijać się o ściany i... Dobra, no to jestem tu z tym. Kto teraz? I kończę turę. Czy to można też teraz atakować? No tak, tak, możesz tak, możesz zaatakować, to możesz trafić tam kosa jak chcesz. Nie chcę trafić to. Czy to będzie jakieś obarczone ryzykiem? No dobra, no nieważne, łapię to i chcę to odciągnąć. Jasne, strength check. Musisz rzucić 13 bądź więcej. To jest rzut obronny? Nie. Nie. Pomagasz koledze. 15. No jestem silny dzisiaj. Pięknie, w takim razie udaje ci się to odczepić. Z takim cmoknięciem. Dzięki. Nice. Co to jest? Nice. I odchodzę od tego. No, jeśli jasne. Na sody. To jest straszne. Czy to jest koniec twojej rundy? Zrobiłem akcję, zrobiłem ruch, akcję bonusową. Mógłbym rzucić trzaskające słowo. Wszyscy są... Patrzę, jeszcze się rani? Ja mam 23 zdrowia na 43, więc tak. No to dobra, to rzucę jeszcze trzaskające słowo. Dobrze. Ale zaraz, zużyłeś akcję na to. Ej, może... To jest bonusowa akcja. Mam propozycję, bo tu Zuryka widzę, że pochłonęła rozmowa, coś jest ważnego. Robimy chwilkę przerwy? Tak, możemy zrobić chwilę przerwy. Dobra, to w takim razie możemy sobie pośpiewać razem i zaraz wracamy, a wszyscy odzyskują 5 punktów, tak? Tak. Dobrze, to zaraz wracamy. Razem nam się uda!